tak, że ja pytam Jezusa, w jakim kierunku chcę, żeby te warsztaty poszły? Jak chcę do nas przemawiać, przez jaką grafikę, przez jakie hasło, przez jaki tekst? I on przez różne sytuacje, różne wydarzenia odpowiada. Tym razem hasło jest, jak widać, żyje dla Ciebie. I jest ono wzmocnione taką ikoną, która się nazywa Jezus i Przyjaciel, albo Abba Menas. Uświadomić nam wszystkim tutaj obecnym na warsztatach, że Jezus jest naszym przyjacielem. I rekolekcji, no i właśnie i warsztatu takiego muzycznego. Podszkolić swoje umiejętności, ale przede wszystkim poprzez muzykę, poprzez pracę czy z Pawłem Bębenkiem, ale też z innymi kompozytorami i muzykami odkrywam po prostu wiarę, odkrywam Pana Boga. Jest dla mnie pewną formą modlitwy. Nie tylko samo śpiew, ale również samo miejsce, które jest po prostu przypomniane taką Bożą mocą, Bożym Duchem. Śpiewanie do Boga, czy w ogóle podwójna radość i stwierdziłam po prostu, że to super pomysł, więc po prostu zapisałam się i przyjechałam tu z gitarą. Możliwości duchowego się wzmocnienia, tak, naładowania akumulatorów i to też jest ważne. Najpierw zacząć od tego, żeby dotrzeć do jak najwięcej ludzi, którzy mogą być tym tematem, tym warsztatami zainteresować. Później trzeba pomyśleć o wielu rzeczach, od śpiewnika, przez to, co będzie na obiedzie i kto się czym zajmie. Dlaczego akurat ta muzyka, ten rodzaj? Też dobry kierunek, jeżeli chodzi o nasze zgromadzenie, dlatego że nasza matka założycielka, Paula Sofia Tajber, ona z wykształceniem była muzykiem i myślę, że gdyby mogła w tym momencie do nas przemówić, to na pewno cieszyłaby się, że my jako jej córki idziemy w tym kierunku.